Archeologia. Dziedzina nauki powszechnie utożsamiana z cierpliwym dłubaniem w ziemi i dużymi obciążeniami, którym poddawana jest wątroba w przerwach między sesjami dłubania w ziemi. W mniej cynicznym ujęciu kojarzy się ona z odkrywaniem, badaniem i zachowywaniem pozostałości dawnych czasów. A jak to wygląda w popkulturze? Cóż, odkrywanie się zgadza, ale z tym zachowywaniem to jest poważny problem. Spójrzmy chociażby na Indiana Jonesa. Ojej, walą się ruiny. Wyborne archeologowanie, doktorze Jones. No i jest też Lara Croft, znana pani archeolog, która właśnie odkryła w Syrii pradawny grobowiec. I już się wali. Dobra robota, Laro. Wyśmienita. Pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Zawróć Johna! Znajdź chronienie! Mogę ci zaoferować coś cenniejszego. Gdzie jest boskie źródło? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja gry Rise of the Tomb Raider. Wybaczcie, będę ten tytuł wymawiał nieprawidłowo, zgodnie z sięgającym lat 90. polskim obyczajem. Rise of the Tomb Raider. Recenzja powstała na podstawie wersji na konsolę Xbox One, gra wyszła też na Xboxa 360, zostanie w niedalekiej przyszłości wydana na pecety, a w nieco dalszej na PlayStation 4. Rise of the Tomb Raider to bezpośrednia kontynuacja trzeciego rebootu serii o dewastowaniu i bezczeszczeniu grobowców z 2013 roku. Tym razem Lara będzie poszukiwać mitycznego boskiego źródła, aby oczyścić imię swego dawno zmarłego ojca, który skompromitował się w środowisku naukowym podobnymi poszukiwaniami. Większość akcji toczy się w syberyjskich górach, kręci się dookoła żyjącego tam plemienia i walki z tajemniczą organizacją zwaną Trójcą, szukającą tego samego co Lara, ale co oczywiste, w zdecydowanie bardziej złowrogich celach. Sama fabuła nie jest ani specjalnie dobra, ani jakoś wybitnie zła. Śledziłem ją z umiarkowanym zainteresowaniem, nawet jeśli całe tło historyczne było rozproszone po dziesiątkach znajdziek, które momentami nakłaniają nas do słuchania dużej ilości nie zawsze interesującej gadaniny. I oczywiście fabuła traktuje gracza jak skończonego idiotę. Jedna z największych tajemnic opowieści jest tak oczywista i widoczna z odległości wielu godzin, że kiedy już gra objawia nam tę prawdę ustami zaskoczonej Lary, jedyne co można powiedzieć to: rany boskie, Laro, serio? Dopiero teraz się zorientowałaś? To trochę jakby Luke Skywalker trafiony błyskawicami z rąk Imperatora nagle olśniony stwierdził: Imperatorze, ty chyba jesteś złym człowiekiem. No hello. Zawsze jak widzę coś takiego w grach, to zastanawiam się, czy to nie jest jakaś sprytna psychologiczna sztuczka, aby gracz poczuł się mądrzejszy od głównej postaci. Ha! Domyśliłem się pierwszy. Tylko że ja na to reaguję irytacją. Czemu kieruję taką biegającą tempotą? Ale tu chyba jednak mamy do czynienia z robieniem z gracza idioty. Spójrzcie na to, koleś oświadcza naszej bohaterce, że mogą pomóc jej przyjacielowi, jeśli tylko zabiorą go do innej postaci o imieniu Jacob. Możemy mu pomóc. Jak? Musimy zabrać go do strażnicy, do Jacoba. A dosłownie kilka sekund później... Tylko Jacob może uratować... Musi wrócić do obserwatorium. Serio, gro? Wydaje ci się, że nie zrozumiałem komunikatu sprzed kilku sekund i musiałaś to powtórzyć? Po co? Ale dość o głupotach. Przyjrzyjmy się rozgrywce i temu, jaką ogólnie grą jest Rise of the Tomb Raider. Bo zasadniczo jest grą bardzo dobrą, ale pełną małych, irytujących problemów. Nie psują one całości, ale zawadzają. Ogólny szkielet rozgrywki działa tak samo jak w poprzedniej części. Pomijając rozgrywający się w Syrii prolog, cała akcja toczy się na jednej dużej mapie połączonej z wielu mniejszych lokacji. Trudno to nazwać otwartym światem, bo to raczej seria przejść i wielu różnej wielkości względnie rozpostartych przestrzeni. Po tych miejscówkach przemieszczamy się kolejno, rozwiązując proste zagadki, szukając ukrytych przedmiotów i lokacji, od czasu do czasu uczestnicząc w strzelaninach, sekwencjach skradanych, wspinaczkowych i okazjonalnej dynamicznej bieganinie wśród wybuchów i walących się budowli. Zasadniczo prawdopodobnie dałoby się skupić na elementach fabularnych, pomijając wszystkie ukryte obiekty i przebiec przez opowieść w mniej niż 10 godzin, ale nie tak powinno się grać w tego Tomb Raidera. Jest tu pełno opcjonalnych rzeczy do odkrycia i biegając za nimi można spędzić nawet 20 godzin. Zacznijmy może od tego, co jest tu zasadniczo najlepsze. Archeologiczna dłubanina. Kilka słów wstępu. W grach istnieją trendy, niektóre silnie toksyczne, ale nie wszystkie. Pojawia się jakiś pomysł, w jakimś tytule się przyjmie i potem koncept jest wciskany do wszystkiego.
Czasem są to jakieś idiotyzmy w stylu etapu Tower Defense w jednym z Assassinów, albo usilne wciskanie do gier otwartego świata, niezależnie od tego, czy to do gry pasuje, czy nie. Od pewnego czasu w wysokobudżetowych tytułach narasta obecność bardzo starej metody budowania rozgrywki. Gatunku określanego jako Metroidvanie, bo ten typ struktury grania spopularyzowały stare Metroidy i Castlevanie. Rozgrywka w nich zakłada duży, połączony świat i przejścia, których otwarcie wymaga pozyskania określonych umiejętności lub narzędzi. Poprzedni Tomb Raider miał już pewne cechy Metroidvanii, ale Rise of the Tomb Raider jest już pełnoprawnym wyznawcą tego pomysłu na rozgrywkę. I przez to cała zabawa rozgrywa się w pewnej powtarzającej się pętli, którą wam tu teraz nakreślę. Lara dociera do nowej lokacji. Lokacja nie jest olbrzymia, ale jest na tyle duża i złożona, że może w niej być ukryte wiele przejść i jaskini. Gracz część odnajduje, sporo przypadkiem pomija, gdzieś nie może wejść z powodu braku jakiegoś narzędzia, na przykład linki do bujania, więc po pewnym czasie idzie dalej. Na drugim końcu lokacji opcjonalnie znajduje przedmiot, którego obejrzenie oznacza na mapie pominięte znajdźki, więc gracz wraca je znaleźć. Dalej w grze znajduje linkę do bujania, więc powraca ponownie, zwiedza nowo dostępny grobowiec i przy okazji natrafia tam na plecak, którego obejrzenie oznacza na mapie jeszcze inne pominięte wcześniej obiekty. I w ten sposób gracz, pamiętając wejścia, których nie mógł wcześniej otworzyć, powraca do lokacji wielokrotnie, szukając coraz to nowych rzeczy, do których dostaje się dzięki pozyskiwanym na dalszych etapach gry umiejętnościom i narzędziom. To jedna z tych gier, w których uczymy się miejsc, wrastamy w nie, odkrywamy kolejne warstwy ukryte przed nami wcześniej. I działa to świetnie, a przy tym emuluje trochę klimat grzebaniny ze starych Tomb Raiderów, w których nierzadko frustrująco przeszukiwało się lokacje, bo wyjście z nich było ukryte. Dziś w grach nie ukrywa się tak drogi głównego wątku fabularnego, aby nie zniechęcać gracza, ale opcjonalne znajdźki już można pochować. I chociaż trochę obawiałem się zbieractwa, polowania na drewno czy skóry, aby zrobić strzały lub ulepszyć broń i ogólnej bieganiny po własnych śladach, okazało się to jednym z najlepszych elementów gry. A eksploracja jest tu tym lepsza, że miejscówki są naprawdę świetne wizualnie, piękne i z rozmachem zaprojektowane. Całkiem fajne są też zagadki w 9 opcjonalnych grobowcach, które nie należą może do bardzo trudnych, ale są przyjemne i różnorodne. Podobne łamigłówki znajdziemy też zresztą w głównym wątku fabularnym, ale tutaj niestety twórcy zbyt bali się, że się zatniemy i Lara z uporem maniaka podpowiada nam co chwilę, co powinniśmy robić. Do tego stopnia, że potrafi jedną instrukcję spamować co kilkanaście sekund do pożygania. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Tak, słyszałem, Laro. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Wiem, ale chcę najpierw poszukać innych ukrytych przedmiotów. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. No naprawdę, ogarnij. Widzisz? Właśnie czegoś takiego szukałem, widzisz? Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Milcz, nieszczęsna! Ale do tego, że gry uważają mnie za idiotę, już się przyzwyczaiłem. Niestety nowy Tomb Raider ma też pewien problem z modelem walki, szczególnie zauważalny pod koniec gry, kiedy ilość strzelanin wyraźnie rośnie. Sporo potyczek można rozwiązać skradaniem się i to zostało zrobione całkiem przyjemnie. Specjalny instynkt przetrwania, czyli zasadniczo batmanowy widok detektywistyczny, oznaczający istotne obiekty w grze, informuje nas, czy danego przeciwnika widzi jeszcze ktoś inny, więc wiemy, czy można kogoś po cichu wyeliminować, czy nie. Lara ładnie chowa się za obiektami i przemyka po krzakach. Problem zaczyna się, kiedy ktoś nas zauważy i rozpocznie się strzelanina. Rise of the Tomb Raider ma system osłon, ale jest on automatyczny i mocno niedoskonały. Lara przyczepia się do obiektów ze zmienną spójnością. Czasem się przytuli, a czasem stoi jak głupia, zbierając ołów na klatę. Nie ma możliwości strzelania na oślep zza osłon i w pewnym momencie gry okazuje się, że skuteczniejsze jest zbieranie butelek i innych przedmiotów, z których można robić koktajle Mołotowa oraz inne wybuchowe niespodzianki, bo nimi można celować zza osłony nie wychylając się, co sprawia, że butelka czy puszka są lepszym orężem od karabinu czy strzelby. Na średnim poziomie trudności nie jest to pewno problem, ale grałem na wyższym i momentami te niedokładności funkcjonowania osłon czyniły grę naprawdę irytującą. Na szczęście nie jest to coś, co psuje cały tytuł, bo jednak nowy Tomb Raider nie jest strzelanką, więcej w nim eksploracji czy, jeśli zdecydujemy się tak grać, przyjemnego skradania.
Gra nie dostała trybu multiplayer i dobrze, bo ten w poprzedniej części był mocno wątpliwej jakości. Zamiast tego mamy dodatek w postaci czegoś, co nazwano wyprawami. Są to takie jakby wycięte z fabuły sekwencje, które przechodzimy na czas i punkty, wybierając sobie ekwipunek i różne modyfikatory rozgrywki wpływające na mnożnik punktacji spośród kupowanych w grze paczek kart. Brzmi to nieco dziwnie, ale to po prostu przechodzenie gry na punkty z różnymi nowymi zasadami i wyzwaniami. Oczywiście nie mogło zabraknąć tu haniebnych mikrotransakcji, bo karty używane do komponowania zasad wypraw, które kupujemy za punkty zdobywane w grze, możemy też kupić za prawdziwe pieniądze, ale realnie nie wiem czemu i po co ktoś miałby na to wydawać realną forsę. Sam tryb wypraw, jeśli kogoś bawi podkręcanie wyników i porównywanie się ze znajomymi, jest całkiem przyjemny i chociaż mnie nie wciągnął na dłużej niż 2-3 godziny, to i tak ma więcej sensu niż okaleczony multiplayer z poprzedniej odsłony. Dwa słowa o pełnej lokalizacji. Jest przyzwoita. No dobra, może powiem więcej niż dwa słowa. Nie kuje w uszy, jest trochę potknięć, ale ogólnie nie straszy i nie porywa. Niemniej mam odczucia, że ten brak szału wynika raczej z tego, iż brakuje tu naprawdę interesująco zarysowanych bohaterów i ta ogólna miałkość nie ma nic wspólnego z lokalizacją. I oto cały Rise of the Tomb Raider. Godny, nawet jeśli niedoskonały, następca poprzedniej części. Przyjemnie metroidwaniowy, solidnie rozbudowany i naprawdę miły dla oka. Ma paczkę niezłych zagadek, świetny system znajdźkowy, odrobinę niedopracowany model walki i zaledwie przyzwoitą fabułę. Cóż, udanego dłubania, szperania i przeszukiwania syberyjskich jaskini, połączonego z wbijaniem czekanów w głowy. Game on! A, gra ma też trochę błędów. Nie dość na porządnego glitchmistrza, ale czasem trafi się jakiś niewidzialny murek. Albo to. Lub to. A innym razem postacie przy ognisku się rozmnożą. Chyba powinienem to ocenzurować. Tak jest jeszcze gorzej.